Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, w czwartym tygodniu Wielkiego Postu. Zapraszam do modlitwy dzisiejszym słowem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo to ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jego ludu radość. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlędzia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Z psalmu 30. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź. Syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn Twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Zapraszam teraz do modlitwy litanijnej. Będziemy powtarzać w refren psalmu: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. W proroctwie z księgi proroka Izajasza o tym, że Pan stwarza nowe niebiosa i nową ziemię. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Uwielbiamy Cię, Panie, w obietnicy rozweselenia się z Jerozolimy. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. W tych słowach, że nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. W tej obietnicy długiego życia i dobrobytu. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. W psalmie 30, który zaprasza nas do oddawania chwały Bogu w tym Jego miłosierdziu, w tym, że wysłuchuje modlitwy, że zamienia taniec w taniec żałobę. Wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. W uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego, w tym specyficznym uzdrowieniu, gdzie Jezus na odległość uzdrawia. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. W tym wezwaniu, aby
Urzędnik królewski poszedł. Syn twój żyje. Idź, syn twój żyje. I w tej wierze urzędnika królewskiego uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. We wszystkich znakach, cudach, które Jezus uczynił, krocząc po tej ziemi, które czyni również w dzisiejszych czasach. Uwielbiamy Cię, Boże, wołamy: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I zapraszam teraz do chwili milczenia. Uchwyćmy się takiego słowa, które nas dzisiaj buduje. Myślę, że to słowo z psalmu też, ten refren jest zaproszeniem do uwielbienia. Stań może w takim zachwycie i uwielbieniu w tej chwili ciszy. Słuchaj równocześnie tego, co Bóg do Ciebie aktualnie mówi. Zapraszam, abyśmy dzisiaj podjęli taką intencję za osoby, które żyją w takim głębokim smutku i żałobie. Aby Bóg zrealizował obietnicę z psalmu: zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Żeby nie było to tylko udziałem dzisiejszego autora psalmu, ale każdej osoby, która przeżywa rozterkę, smutek, żałobę. Dzisiejszy bohater z Ewangelii również jest człowiekiem, który jest o krok od żałoby, od śmierci syna. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Tym bardziej, jeżeli Ty czujesz się, bracie, siostro, oglądający ten film dzisiaj w smutku, przygnębieniu, to miej w sobie radość. Dzisiejsze czytania zapraszają do radości pomimo smutku i zwracają naszą uwagę na miłosierdzie Boże, które jest w stanie zmienić wszystko to, co jest stare, w nowe. To, co jest brzydkie, w piękno. To, co jest żałobą, w wesele. To, co jest chorobą, w zdrowie. Wołaj z ufnością razem ze mną do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, przemieniaj nasze sytuacje, nasze problemy, nasze trudności.
Przyjdź, Duchu Święty, szczególnie do tych osób, które mają sobie taki notoryczny, ciągły ból, żałobę, smutek z powodu, z różnych powodów. Pomóż im spojrzeć ponad to, co przeżywają. Pozwól nam, Duchu Święty, tym osobom spojrzeć z Twojej perspektywy, Bożej perspektywy. I daj nam uchwycić się, Duchu Święty, tych słów, że oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będziecie wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu nowości, świeżości, radości, pokoju, przemiany. Działaj w nas. Amen. Jak zwykle uśmiecham się do Was, dlatego że dzisiejsze czytania tym bardziej zapraszają nas do radości. Wczorajsza niedziela zresztą radości jest tym takim przełomem w Wielkim Poście, aby rzeczywiście przypomnieć sobie, do jakiej mety, do jakiego wydarzenia my się zbliżamy. Także w kontekście naszego życia, że pomimo bólów, cierpień zmierzamy do zmartwychwstania. Finał jest piękny. Uchwyćmy się dzisiaj tego słowa, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Z tym słowem Was dzisiaj zostawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia z Panem Bogiem. Błogosławionego, pięknego dnia.